Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Neutrala, to kolejny odcinek z gry Shakes and Fidget i dzisiaj króciutki odcinek, w którym testujemy sobie nową klasę, ponieważ już wyszła, jest już dostępny opis patcha na forum polskim, na który też może nagram tam w jakimś, w późniejszym odcinku po prostu, jakoś później może to wrzucę, natomiast teraz to, co jest najistotniejsze, to nowa klasa. Póki co możemy nią zagrać na serwerze pierwszym niemieckim, jest ona w dalszym ciągu testowana, zanim wejdzie na kolejne serwery, będzie to być może albo dzisiaj wieczorem, albo na przykład dopiero jutro. Także na tych kolejnych, na przykład polskich serwerach, będziemy nią mogli zagrać troszeczkę później, ale na ten moment jest na serwerze niemieckim pierwszym, czyli standardowo zawsze na pierwszy niemiecki są wpuszczane aktualizacje wcześniej, aby po prostu twórcy mogli testować ewentualne błędy. Okej, jak ta postać wygląda? Dużo takich spekulacji się tak naprawdę sprawdziło. Tutaj mamy 25% szans na wskrzeszenie się. Ta miksturka nam przywraca pełne życie i zaraz tutaj pokażę, bo już kilka walk tutaj sobie wziąłem dla testu i możemy się wskrzesić tak naprawdę ile razy tylko nam się uda w ciągu jednej walki. Do tego zaraz przejdę. Mamy na to 25% szans i całe zdrowie zostaje nam odnowione. Teraz tak, broń jest tutaj zwiadowcy, tutaj mamy pancerz i generalnie itemki mamy wojownika, tak? Broń mamy tylko i wyłącznie zwiadowcy, także znowu taka mieszanka, można by powiedzieć. Jak to tutaj wygląda? Statystyki, główna to jest zręczność, więc jakby ktoś się zastanawia, co maksować, to właśnie zręczność. Oprócz tego przelicznik na życie mamy razy 4, czyli jest to tak jak u Berka, tak jak u zwiadowcy. Natomiast pancerza mamy 50%, więc to jest tak jak u wojownika. Co za tym idzie, no ta klasa może być, po prostu więcej jest w stanie przyjąć na klatę, że tak powiem. No i co? Tutaj w ogóle mamy 100 klepsydr, które dostajemy przy założeniu tej postaci, ale to jest tylko i wyłącznie błąd, bo już widziałem, że tam niektórzy pisali, że ma ta postać taki bonus, ta klasa, ale tak jak mówię, to jest błąd. I okej, jak to tutaj działa? Ja tutaj sobie wykonałem kilka walk, aby znaleźć taką próbę, która pokaże właśnie, jak działa to wskrzeszenie dokładnie. Atakowałem specjalnie taką takiego silnego gracza, żeby on mnie zabijał na jeden cios i to jest właśnie ostatnia walka. Jak widzimy, wskrzeszenie, znowu go bijemy i znowu wskrzeszenie. Tak więc no, tak jak mówię, z tego co się orientuję, wskrzeszać się możemy dowoli. Tak naprawdę, na ile nam szczęście nasze pozwoli. Nie jest to tylko raz, bo właśnie to najbardziej się zastanawiałem, czy można tylko raz, czy można kilka razy, ale no jak widzimy, można kilka razy. No i co ja sądzę o tej klasie? No nie wiem, będę nią na pewno grał na serwerze 38 polskim, który startuje już ten piątek. O tym zresztą mówiłem, że jeżeli ta postać wyjdzie, to będę grał nią. Natomiast jeżeli nie wyjdzie, no to będę grał magiem. Ale skoro wychodzi, wiadomo, to są pierwsze poziomy, to ciężko tak określić, jak ona się będzie sprawować. No na pewno do lochów będzie bardzo dobra, aczkolwiek będzie wymagała grzybów. Natomiast do PvP, no to może być różnie, no bo albo nam wejdzie ten, fajnie się jakoś uleczymy w walce, albo po prostu nas zabiją. No to tak samo jak z Furią Berka, więc no z tym PvP może być, szczerze mówiąc, różnie. No ale tu, jak mówię, zobaczmy sobie jeszcze raz. On tutaj nas zabija na hita, leczymy się w całości, znowu nas zabija na hita i po raz drugi się leczymy i dopiero za trzecim giniemy. Także no, to by było tak naprawdę na tyle. Chyba wszystko, co tutaj jest najistotniejsze w tej nowej klasie, powiedziałem. Jeżeli ktoś chce, może sobie założyć konto na pierwszym serwerze niemieckim. Jest właśnie, tak jak mówię, już dostępna ta klasa. Jest na start 15 grzybów, tak jak zawsze. To jest, jakieś ataki sobie może robić, żeby po prostu, żeby tą nową klasę sobie potestować, jak ona tam wygląda, jak to działa, może komuś się uda 3 razy na przykład wskrzeszenie, mi się udało maksymalnie 2, no ale zobaczymy, no będą znowu rekordy, tak samo jak i z Furią Berka, aż w końcu będziemy dochodzić do 15 wskrzeszeń na walkę, no ale na to szansa jest mniejsza, no bo na Furię, na drugi atak Berek ma 50%, tutaj ma tylko 25%, więc na pewno aż takich serii myślę, że nie będzie. No ale zobaczymy, jak to wyjdzie w praniu. Tak jak mówię, no itemki są wojownika, broń jest zwiadowcy i takie ona ma tutaj statystyki, przeliczniki i tak dalej. To by było na tyle, dziękuję za oglądanie, możecie zostawić kciuka w górę, możecie wbijać na Discorda dla widzów subskrypcję, jeżeli jeszcze nie subskrybujecie, po więcej takich nowości i po więcej filmów Shakesa. Dziękuję wam za oglądanie raz jeszcze, trzymajcie się i cześć.